Widzi pan, jak mnie pytają, w jaki sposób zostałem reżyserem filmowym. Ja mówię, przez kumoterstwo. A w ogóle zaczęło się od, a dlaczego przez kumoterstwo? Bo gdy zdawałem do Instytutu Filmowego w Moskwie i gdy zdawałem ten egzamin z języka polskiego, rosyjskiego, historii, kultury i tak dalej, wszystko szło bardzo dobrze, z politycznych spraw. Natomiast jak już zaszło doszło do konkretów dotyczących samego kina, to ja zacząłem mocno pływać, co wywołało bardzo taką niesmak na twarzy komisji, a przewodniczący już widzę koniec w grubych okularach taki, że moje dokumenty, patrzy na mnie, Hoffman, Hoffman. A Hoffman z pierwszej dywizji to nie pański krewny. A ja mówię, to mój ojciec, ale o co chodzi? Dziękuję panu. To był Stanisław Wol, wspaniały operator, reżyser, bardzo bliski przyjaciel ojca z frontu. No i tak dostałem się na studia. My z Edwardem Skórzewskim, nim zaczęliśmy robić filmy fabularne, 9 lat spędziliśmy w dokumencie i nakręciliśmy 27 filmów dokumentalnych. To była dla nas nauka zarówno życia Polski, jak i montażu, jak i kondensacji, bo film nie mógł przekraczać 15 minut. Dzisiaj wielu filmów nie moglibyśmy już nakręcić, bo jest ochrona twarzy ludzkiej, prawda? Na przykład Typy na dziś, cały film powstał z ukrytej kamery, długimi obiektywami, bo podpatrywaliśmy zachowanie człowieka w czasie wyścigów konnych na Służewcu. Ponieważ było tam bardzo wielu ludzi, którzy nie życzyli sobie, aby ich twarze były widoczne, bo przegrywali różne pieniądze, nie zawsze własne. A na przykład w Pamiątce z Kalwarii musieliśmy mieć błogosławieństwo przeora i musieliśmy dać słowo przeorowi, że ten film będzie filmem obiektywnym, bo inaczej przecież pątnicy by nas ukamieniowali tam na miejscu. Bo był to reportaż z misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Głębiej w człowieka, w jego portret, jak gdyby można wejść chyba dokumentem.